Siemaneczko, z tej strony Piotrek i Gzziomek, a to jest kolejny odcinek z gry FIFA 16. Dzisiaj zaczynamy karierę menadżera i na początku powiem, że na pewno mój głos się zmienił, ponieważ zrobiłem zakup nowego mikrofonu i ten mikrofon już będzie naprawdę na stałe, bo jest z nim Samsung Go Mic. Takie małe cudo, a naprawdę działa cuda. Więc dobra, zaczynamy karierę menadżera. Zagramy sobie Polska, Lech Poznań, tak, pobierze nam się najnowsze składy i też mam teraz swoją muzykę w tle, ponieważ miałem nagrane wszystko, bo okej, już ścieżki dźwiękowe się dowali YouTube, no i wypadło na to, że nie mogę muzyki sobie po prostu wysłać, tylko muszę swoją. Pan Piotrek, Polska. Naprawdę mikrofon jest perfekto, perfekto. Okay. Piotrek prowadzi klub Lech Poznań. Tak jest. Po wielu nowych spekulacjach, kiedy Lech Poznań wreszcie doszedł do porozumienia z trenerem, stanowisko menadżera był mi w kursie Piotrek. Okej. Okay. Mam też, chcę grać też w kadrze narodowej, czy uda nam się, jak to zobaczymy i zagramy sobie tutaj. Tak, tutaj sobie zapiszemy, jak mam tutaj save gotowy, lecz wszystko się posypało. No dlatego, bo niestety ścieżka dźwiękowa, ok, zagram sobie. O, musimy się wczytać, no tak. Najprostszy dla nas turniej to byłby chyba ten. Dobra, zagram w tym turnieju. Super. Na razie nie muszę nagrywać dźwięku dosłownej ścieżki, po prostu od razu sobie nagrywam dźwięk z gry. Nie ma co tutaj właśnie nagrać, tylko te odgłosy. I od razu też lecę ze swoim dźwiękiem. Nie muszę teraz się tak bawić, bo naprawdę mi to wcale nie szumi. Jeżeli letki coś będzie słyszeć, to znaczy, że to laptop chodzi, bo to jest tylko to. Okej. Biuro. Zespół może być. Jak jeszcze tutaj musimy zrobić zmianę. Tutaj siedzi robak. On dobrze gra, więc tutaj damy sobie robaka, damy sobie Homala. Kurbiel będzie trenowany. Okay. Tak, Burdzić na bramce. I muszę naprawdę pilnować kontrakty, bo no będzie później kika, jak dojdą zawodnicy. Okej, to co? Turniej tarcza starego kontynentu. Symulujemy, będziemy na razie symulować, najwyżej później zagramy, ale będę musiał coś powiedzieć troszkę z dźwiękiem. 2-1. Okej. GG match, GG chyba. Dalej lecimy. Symuluj, tak jest. Dalej. Okej. 2-0. Trzeba mi dziwnie bez muzyki, nam będzie dane, może to lepiej oglądało się, ale to troszkę dziwnie bez muzyczki. No co poradzisz? Chyba już wejście z grupy mamy zapewnione. No, 2-0. Zagramy może sobie jakieś, zagramy się może jakiś jeden mecz. Ale będę musiał przyciszyć naprawdę komentarz i tak dalej, żeby nie bać się o ten dźwięk. Dalej. I to już półfinał. Tak jest, jak wygramy, mamy finał. Spróbuję wygrać. No i 3-0. Super. Ostatni finał. Finał z Rotterdam. 2-0 wygrywamy, turniej super, mamy pieniądze, dalsze transfery i tutaj mamy rozwinięcie i do ćwiczenia damy zapewne robaka. Robakowi damy główki i poleję. Damy tutaj sobie no robak, damy sobie strzał z jednym. Damy sobie znowu robaka. Dribbling, no to na przykład. Okej. I damy sobie też tutaj
Bramkarzy i Ramsu i Guricia. Tutaj dla mnie sytuacja sam na sam. Tutaj też mamy sobie jeszcze może skrzydłowych, czyli nie wiem, tutaj nie będziemy na razie nic bawić. Też nie. Oczni obrońcy też nie. I bramkarze, czyli jeszcze Guric i wyrzut i wykop. I dostajemy, damy sobie też robaka. Mijanie przeciwników. Nie mogę żywa powinicać tutaj. Ale komuś innemu. Czy tak kurde. No strzał z dystansu na przykład. I symulujemy wszystko. Dobra. Za tydzień. Dobra. Tutaj będzie lepsza cena później wszystkich zawodników. Przygotowujemy się do sezonu. I to będzie za 6 dni, 5, 4, 3, 2, 1. I pierwszy mecz to Podbeski, dzień Bielsk-Biała. Jak ja zagram, to ja zagram taki już trudniejszy mecz, czyli... Czy ja sobie dam 4 minuty? Ja wiem, 6 minut, o kurde. Hello, okej. Okay. Pierwszy mecz wygrany. Lecimy z kolejnym. Juventus liczy, że Alaba wkrótce mi wyłączy. Spoko. I ile będzie? 2-1. Ja też nie wiadomo, jak gram, bo dawno nie grałem w FIFA. Bardziej symulowałem. Więc ja się będę grał, to tylko pierwszy mecz. Jeden mecz, ale to będzie mój pierwszy mecz. Guric 2-0 z jakąś tam drużyną. I tutaj jest Korona Kielce, chyba to jest. Okej, okej. Czasem będzie się pojawiał odcinek z Ultimate, a czasem z menadżera. Kadar, kontuzja. LOL. Kadar, człowieku. Katar. Mam nadzieję, że jakoś to mi da. Sam nie tutaj. Mogę. Kontuzja. 3 miesiące. Samodzielnie dokonamy zmiany. Okej. Okay. Przed meczem sobie zrobimy zmianę. Symuluj mecz. Tak, ja tutaj musimy zmienić. To był zawodnik kluczowy na lewej obronie. Douglas. No to jakiś z rozformy widzę. A tu sobie damy... Tak. Okej. Okay. Symuluję mecz. I wynik... Taki będzie 1-0. Kamiński obrońca wydaje, że jest. I okno transferowe, więc miniemy to raz dwa powinno. Nie, na razie nie zakupujemy nikogo, bo zbieramy trochę pieniędzy i w następnym sezonie najlepszego strzelca ekstra klasy może wykupimy. Jeśli to będzie nasz, to weźmiemy później. Bo kurczę, się nie przypomnieje teraz kontraktów, to później będzie kicha, bo na zawiedzi będą się odchodzić. A tego byśmy chyba nie chcieli na początku od razu. 3. No. I jeszcze dwie godzinki. O, dzisiaj wygrali dużo. Neymar zbyty. O kurczę, Neymar do PSG poszedł. Boateng do Chelsea i Oscar do... Kurde, ale do Atletico, ale zrobię transfery. No szacunek. Jest. Mamy to. Prowadzenie kadry narodowej. Jeszcze też kontuzja tutaj jest tego zawodnika, ale mamy jest. Mamy tutaj. Tak, chcemy zaakceptować. Tak jest, PZPN jest nasz. Czyli Polska jest. Witamy na pokładzie, okej. Okay. Pierwszy mecz jakiś towarzyski.
Eliminację. Od razu do jakiejś eliminacji, jest okej. Okay. Polska jest spoko, pierwsze miejsce. Z Danią gramy. Symuluję, bo wyjście z grupy jest pewne. To już chyba już koniec meczu, prawda? Ale 2-0 przegrywamy. Lewandowski i Karnego. I Anderson strzelił jeszcze. Ruch Chorzów. I tam mamy tego gościa, prawo obrona, parawa. Ten dziura, tutaj wiemy, że... Trałka. Łukasz Trałka, jak się zwie. Chyba to jest Łukasz Trałka. I symulujemy. Mam nadzieję, że to wygramy. Bo nie, to będzie kicha, 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 panie. Jeden, jeden. Oleksy dostał. Czerwień. To jest jakiś chyba mecz, więc go tak... Nie, nie będziemy grać. Już myślałem, że jakiś mecz, kurczę, Legia Warszawa, a tutaj... Pogoń Szczecin i przegramy z Pogonią Szczecin. Z Wisłą sobie będę. Ja tu jest dobrze. Robak, nie rób tego. Czekajcie. Muszę coś zrobić, żeby Robak był zadowolony. Wygraj. Czekaj, musi zejść na chwilę, bo musi Robak sobie pograć. Tyle, że coś strzeli, bo się nie strzeli, nic nie wiem. Wiem, że stabil jest lepszy niż on, ale... O, Robak strzelił. Taki hardcore. Pogra sobie chwilkę, od razu zmieni zdanie. Tak, na pewno sobie tutaj burca. Robaka, Robak jest, może tego pokazać do tej kadry. Nie, ale lepsi są Robaki. A? Okej, no, tak po włamie jest. Nie będę nic to jeszcze zmieniał. Mecz z Śląsk. Chcę samodzielnie pomóc, nie. Tam jest ten... Trałka. Okej. Chodź, że... Wiem, że jest... Kędziora tutaj. Ej, no nie. Naprawdę to kliknąłem, naprawdę. Co tu mam zrobić? O, tak. Tak. Jest. Synny mecz. Nie patrzę. Jest 0. 2-0 jest. Super. Ale mam kontuzję. Kolejną kontuzję w zespole. Dobrze to nie świadczy. Z kim mecz towarzyskiej reprezentacji, to możemy spokojnie zasymulować. Bez żadnych obaw. Bo tam za Anglią jeszcze wyjdziemy z gazu, więc to można spokojnie sobie zasymulować. 3-1. Glik. Taką kontuzję. Tutaj jest 1-1. No to nie najgorzej. Będzie. Ujdzie. Dalej. Samodzielnie dokonany zmian. Douglas, chłopaku. Lewy obrońca. Ktoś tu grał. Lewy obrońca. Mam tutaj lewego obrońcę? Nie mamy lewego obrońcy. Nie mamy nazwane lewego obrońcy. Naprawdę. Kurczę, ja jestem może postawić. Okej, chodź. To też jest... Nie. Tak nie będzie.
kurze, musi być naprawdę, jest naprawdę. Kurde. Dobra, chcę jakiś mecz zagrać z Legią Warszawą, nie wiem z kim bądź. 2-0, kędziora faul. Kontuzjowany. Może co, ile tam możemy? 4 miesiące. Naprawdę. Prawa dobra, nie no, tutaj wejdzie ten. No tak zrobimy. I na środek wejdzie. Nie ma teraz to właśnie wejść tutaj i jest kolejny problem, bo kogo mamy tutaj, jakiegoś obrońcę musimy znaleźć. Tu jest faulowany, więc pada, że tylko jakiś środkowy musi zagrać za niego. No nie, ja nic nie poradzę, okej. Czekaj. Tam mam jakiegoś skauta, który nam szuka najprawdopodobniej zawodników. Zaraz sobie na jego luknę chwila. On jest w tym kraju wykonywany. Do globalnej listy siedzi transferowej Polska. I nam zaraz tutaj szybko wyszuka. Paweł Daniela. Dalej. Nie. Polska, Korea, Polska, Austria. No to pewnie kurs tutaj. Tu nie. No nie z Liga. Tak, skauta wynająłem i on będzie szukał tych zawodników w tym w Bundeslidze w Niemczech. Tam gdzie mu go posłałem. Okej. Okay. 1-0 super. Jakoś się mamy gorzej. I jakiś chyba będzie dobra, gramy mecz. Gramy. Zagraj mecz. Dalej. Zagramy białych. Ustawiam gry od razu. Nie, 4 minuty jest ok. Dobrze. I tutaj sobie dźwięki mamy na 5. Można 4. Ok, zapisało mi to? Ok, zapisało, fajnie. Robak, ok, drugie pojeźdź, puścimy kogoś innego. Pierwszy mecz. Jeszcze musimy przećwiczyć. Muszę dla... O, już lakiet padł. No nie, on za, tak zawsze jest, jak gram pierwszy mecz, to tak z początku, później już powinien wchodzić. Lewa. Nie przeszedłem tego. Myślałem, że mogę cofnąć, ale nie można. To spotkanie relacjonują dziś dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szwakowski. Za chwilę pierwszy gwizdek arbitra. Coś nas tutaj będzie zagłuszało. Więc zaraz sobie zostawimy grę, wejdę. Okej, powinno być dobrze. Podaży byli przed meczem w dobrych nastrojach, bowiem do tej pory nie mieli problemu. Ojej, źle, jeszcze inaczej. Ustawienia gry, dźwięki, nie wiem, że nawet dwa mam dać. To już powinno być ok. Z wykorzystywaniem atutu własnego boiska. Mają 5 zwycięstw, 6 dotychczasowych spotkaniach na własnym obiekcie. To dobra statystyka, okay, wszystko ale pamiętajmy, jest że sezon rozpoczął się nie tak dawno i przyjedzie tu jeszcze kilka mocnych drużyn. Niechęć Lecha Poznań, a także kilku innych polskich klubów do Legii sięga korzeniami czasów, gdy wojskowi podbierali reszcie ligi piłki. Robak faulowany. Dobrze, arbiter reaguje już na samym początku spotkania, temperując zapędy gry faul. Linetti.
piękne pytanie do zawodnika i... Ajajaj, nie potrzebne to było. Okej. Odegrał ponownie piłkę. A teraz będę ciekaw, że znowu będzie za cicho. Nie, dobra, ja to ryzykuję teraz. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Kamiński. Ojej. Dobra, się muszę stresować, dawno w tej FIFA nie grałem, więc mogę grać jak cieniak. Bo już z miesiąc na pewno, jak się wkurzyłem o Ultimate Team, więc na pewno długo w tą FIFA już nie grałem. Czyściutko. Teraz Pawłowski. Do Robaka. Marcin Robak. Robak. No, panie, co jest, panie? No, ucieka obrońcy. To środkowuje. No, Buric. Jaki żal. Buric, weź, zejdź. Co ty zrobiłeś teraz? Naprawdę teraz mnie zszokował gość. Bereszyński. Niech się mi wszystkie dźwięki wyciszy, żeby było też tak dziwne na meczu. Zero komentarza, trybun. No kiedy zejdziesz, chłopie, ty zejdziesz, albo ci sprzedam, nie wiem co ci zrobię. No na pewno coś z tobą zrobię, bo tragicznie dzisiaj grasz. Pięknie ci sej. Legia rozpocznie z narożnika boiska. O, coś dobrze, było Meister. Uprzejmy. I wybicie, nie łapy Buric. Postawa bramkarza znakomicie zachował się przy tym rzucie rożni. Teraz do dudki, piłka Dudka odgrywa na bok do zawodnika. Nie wiem jak to czytać. Ma szansę. Zagram jakoś tak. Jest dośrodkowanie. Aj, świetna robota bramkarza z nim między słupkami drużyna. No co zrobił bramkarz, złapał piłkę. Sam na zawodowcu gram, więc... My gram na początkującą albo ma to, żeby rozwalę ich. Dobre przejęcie podania w środku pola. Aj, fajnie to by, fajnie chciałem zrobić. Teraz pewnie tutaj zagrali, nie? Teraz ładnie tutaj zagrali, to przyznam komputerowi. Ten mecz pasuje wygrać, bo później jakoś ta tabela się cieli na pół. Jakoś na pół i połowę, czy jakoś tam i te punkty się jakoś po połowie liczą, nie wiem. Jakoś coś tak słyszałem, a nie wiem czy to prawda. No idź tam. Baśka. Okej, Lovrencic, jakoś tam jak wyczytał, to jest chyba Czech. Mają piłkę. Ej, co, nasza piłka? Ja cię. Okej, Robak, schodzisz. Schodzisz po tej połowie. Wejdzie za ciebie twój kolega. Jak on coś strzeli, to... Ci tutaj jeszcze pożyłuj troszkę ziom. Wiedząc, że możesz zejść z boiska. Jak strzeli Robak, to gra dalej. Jak nie strzeli, no to schodzi. Moja Legia ma większe posiadanie piłki niż ja chyba tam. Czy dokładne pytanie? Nie wiem, coś tam było. Kamiński, kurde. No i proszę, udało się odebrać piłkę. I co, bramkarz nie złapał. Maciej Gajos. A jej teraz taki niedokładny. Kryjemy spokojnie, nasza piłka. Dobra, koniec pierwszej połowy. Po pierwszej części remis. Zmiana jakaś może nastąpi, na pewno nastąpi. Tutaj wprowadzimy za Robaka. A to był środkowy pomocnik, o kurde. Robak zostajesz tutaj, tutaj ty wejdziesz. O kurde. Nawet nie zwróciłem uwagi. Będzie zmiana w zespole Lecha. Gajos. Czyli Robak zostajesz. Rozpoczyna się druga połowa. Miejmy nadzieję, że będzie ciekawsza niż pierwsze 45 minut. Rzeczywiście pierwsza odsłona nie zachwyciła. Dość ostrożna gra obu ekip i brak goli.
Piękna piłka, to było piękne nagranie. Plus 10. I nasza piłeczka, super. Sei. Sei pięknie tutaj zagrał, Sei. I gol, nie ma gola. Kto tak uderzył? Brawo. Aj, minimalnie koło słupka. Chciała, nie. Czyżbym powtórkę włączył albo coś, bo coś zacięło. Chyba tak. Nie mówcie, że włączam powtórkę. Bo do czego mi zacięło. Bo coś przycisnąłem. To albo to. Nie no, może coś próbujemy. Lap potężny, naprawdę. What the fuck? Naprawdę, nie mogę nigdy nic fajnie nawet. Gra się toczy. Co jest? Ale nie wiem buga. Ale nie wiem buga. Ale czas mijał. Aha, już wiem, zmianę oni robili. I może tego jakiś taki bug się stworzył. Bo to był bug, jeszcze nigdy mi się takie coś nie przestworzyło od kiedy gra w FIFA. Dobre dogranie. No idź tam. Sisei. Dobrze, w sokurs idzie mu parę. Kucharczyk. Karny jest, tak jest karny. Czy nie ma karnego? Czy chyba był przydzielony? Ale na pewno był przydzielony, bo nie ma karnego. Nie ma wątpliwości. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i brak protestów ze strony ukaranego gracza. Super, spray. I mamy zmianę w drużynie Legii. Falci mieć tego nie było. Aj! Minimalnie. No gdyby nie spudłował, a tak ryc. Nie, pudło. Czyżby był remis? Jeszcze linia została, o kurcze. W Ultimacie właśnie tego nie było. I Robak, Marcin Robak się przewrócił. Dobra, spoko, gramy dalej, nie ma nic. Dobra, dzisiaj będzie grał na czas, jest remis, a my gramy czas. Złe podanie i strata w środku pola. Kuciak. Bereszyński. No brawo. Strata w środkowej strefie boiska. Oszedłbyś tam może. Ajajaj, przewrócili go, chłopaka staranowali. Inaczej powiem. No. Jest remis. Może kogoś to nie zadowala. Bo mnie to nie zadowala, żeby nic tu nie strzelić. Jeszcze gra komputer sobie na czas. No nie no, jest remis za komputer, ej no. Grajcie coś, nie grajcie na czas. No i mamy podanie do bramkarza. Okej, rzucamy się. Ale też mam gwizdy. Kucharczyk. Legioniści wznowią grę od... Legioniści to są cięcy, bo grają na czas. To właśnie widać. Piękne... Aj, Robak! Nie wiem, ja chyba go ktoś przyblokował, bo ja przycisnąłem mocno, a on tak jakby podał. Powoli. Dobra, czas. Do końca 5 minut zostało, no i wciąż nie ma zwycięzcy. Bereszyński. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. No i Robak to spieprzył. Niedokładnie podajemy. Że jest dobry przeciwnik i to nie wiadomo jaka też jest dobra drużyna. Brzyski. Dobra z Polski jest, ale na świat to jakoś rewelacyjna to nie jest.
Okej, dwie minuty, mamy piłę. Nie, jeszcze wolnego dali. To jest GG. On to wybije i będzie koniec chyba. I to jest 4 minuty. Nie, goalkeeper został. GG. Jeszcze mi strzeli. Dobra, to byłby już chyba już koniec. Tak jest, jest już koniec. Najlepszy zawodnik meczu jest kto? Nie wiem, bo ekstra klasa. Udła. Aziz. Najlepszym zawodnikiem jak na razie. Więc dobra, więc chyba to by było na tą chwilę tyle. Wiadomo, że jakoś nie komentowałem rewelacyjnie, tylko chciałem trochę zagadać, bo muzyki po prostu nie miałem w podkładzie tutaj, tylko ja wam puszczę to po zmontowaniu. Więc jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Ja do tego nie zmuszam, ale jeśli byście chcieli być na bieżąco, to możecie zawsze sobie tego suba stawić, jeśli tego nie zrobiliście. I zostawcie też komentarza, czyli ślad po sobie, że byliście. I to by było na tyle, więc cześć i czołem. Trzymajcie się, siemaneczko.